Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu Niepoprawnego Radia.pl. Tak, dzięki za Wasze przybycie. Ludzi po prostu, którzy wolą być świadomi niż nieświadomi. To jest naprawdę rzadka cecha w tych czasach. Jak już powiedziałem, wyjątkowość naszego spotkania polega na tym, że spotykamy dzisiaj osobę, która nie tylko historię opisuje i filmuje, ale także historię tworzy. Pani Janina Jadwiga Chmielowska. Pani Jadwiga jest kobietą, która nie tylko stworzyła wiele ciekawych programów i filmów, ale także współtworzyła Solidarność na Śląsku, potem Solidarność Walcząca, dobrze powiedziałem w tej kolejności? Tak, oprócz tego była kobietą, na której ciążył list gończy przez 8 lat. Od 13 grudnia 81 do 1 sierpnia 90 roku. Jeszcze towarzyszy Mazowieckiej mnie szukał, jak już był premierem. Z naciskiem na słowo, towarzysz. Także mając tyle na głowie, potrafiła pomóc naszym przyjaciołom na Litwie wybić się na wolność w 90 roku. To tyle, jeżeli chodzi o takie ogólne wprowadzenie. Ja myślę, że pani Jadwiga po prostu bardziej kompetentnie się wypowie na temat swoich własnych dokonań. Więc co, oddaję głos pani Jadwidze i jeszcze raz dziękuję wam za przybycie. Czyli przede wszystkim chcę niepoprawnemu radiu podziękować. Zresztą cieszę się bardzo, że kilka lat temu współtworzyłam to radio i na Skype'ie wiele godzin spędziliśmy na międzynarodowych dyskusjach, bo od Stanów Zjednoczonych poprzez KORD, nawet z Australią. Więc tworzyliśmy zręby, czy w ogóle powinno się takie radio tworzyć, czy nie. Przede wszystkim, proszę Państwa, najważniejsze jest słowo wolne, czyli człowiek, żeby podejmować decyzje, żeby móc żyć rozumnie, musi mieć informacje, musi mieć dopływ informacji, najlepiej z wielu źródeł i muszą być to informacje wiarygodne. No, dziennikarze powinni być takim pasem transmisyjnym, czyli dziennikarz nie powinien uprawiać głównie publicystyki i pouczać widza, słuchacza i czytelnika, tylko on powinien rejestrować fakt, pokazywać go i ewentualnie podać, co on o tym myśli. Ale podać, co on o tym myśli, powinien wyraźnie napisać lub stwierdzić. A ja myślę o tym to i to. Dlaczego o tym mówię? Jestem w zarządzie głównym, w prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i po raz pierwszy od 22 lat udało się przewentylować troszeczkę skostniałe struktury. Ten zarząd jest nowy, prezesem jest Kowroński, chyba byłem znany Państwu z Trójki, z radiowej Trójki. Więc jest to trochę inne środowisko dziennikarzy wolnych. Wszyscy członkowie zarządu głównego, jak i władz, wywodzą się z tego nurtu dziennikarzy rzetelnych, którzy jeśli nawet piszą jakieś bzdury, to zostali wprowadzeni w błąd, a nie piszą tego na zamówienie, na to, że tak wypada i że idzie się baranim stadem. Bo większość dziennikarzy, jak Państwo wiedzą, czyta rano prasę, Gazeta Wyborcza podała, no i wszyscy już znają kierunek, prawda, na którym należy podążyć. No i to doprowadza do tego, że rzeczy nieistotne są rozdmuchiwane, a informacji prawdziwych, informacji ważnych, istotnych do podjęcia decyzji nie podaje się w ogóle. Ojej, przepraszam. Natomiast jest artykuł 212 kodeksu karnego, w którym każdy dziennikarz za podanie prawdy o jakiejś osobie, czy o zjawisku, czy o firmie może być oskarżony i ścigany z powództwa w trybie karnym. Czyli to jest zamknięcie ust dziennikarzom, bo jeśli my chcemy podać, że pan Iksiński, który jest na przykład posłem,
kręci lody, to jest takie popularne teraz u nas stwierdzenie, czyli robi własny biznes i dbanie o dobro wspólne, tylko o swoją rodzinę i swoich najbliższych na kilka pokoleń, to on może się poczuć urażony. I w związku z tym on składa w prokuraturze doniesienie, czyli nie musi z powództwa cywilnego wpłacać jakiegoś tam barium, ponosić kosztów. On oskarża dziennikarza i dziennikarz jest włóczony po sądach. Ma to wiele moich kolegów, głównie za to, że podali prawdę, że ktoś był agentem, kapusiem, donosił na kolegów i brał za to pieniądze. Jeszcze kolega Bran ma też tego typu proces, gdyż ujawnił dokumenty, pokazał ludzi, na których były prezydent Lech Wałęsa donosił. Byli to jego najbliżsi koledzy z brygady. Podawał informacje, że właśnie zrobili zrzutkę na znicze lub kwiaty i chcą pójść pod krzyż. I za te pieniądze, i za te informacje dostawał pieniądze. Więc podanie takich informacji oczywiście szkodzi. I wizerunkowi już tutaj z 212 można odpowiadać. W tej chwili kilku dziennikarzy ma procesy, które redakcje nie wychodzą z sądów. Ale teraz właśnie zaczyna być strefa wolnego słowa i to nie tylko wszystkie mutacje Gazety Polskiej, czyli za Gazeta Polska i Gazeta Polska codziennie i portal niezależna i portal angielskojęzyczny, ale są również niepoprawni.pl, niepoprawne radio.pl. Jest tych mediów więcej i stworzyliśmy Federację Niezależnych Mediów. I tam weszły portale internetowe, gazety. Jest nas kilkanaście podmiotów, gdy Rada Etyki Mediów zawsze pluła na porządnych dziennikarzy i wynajdowała 100 milionów rzeczy, że było nierealnie, tak troszkę przegięte, że ktoś został pokrzywdzony, a nie zauważała rażących błędów dziennikarskich. Kolejne osoby wychodziły z Rady Etyki Mediów. W tej chwili powstała społeczna Rada Etyki Mediów, powołana właśnie między innymi przez media niezależne, które też oczywiście członkiem jest niepoprawne radio.pl. Wsparło powołanie tej Społecznej Rady Etyki Mediów również Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Natomiast Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wysłało jednego z członków z zarządu głównego, który zasiada w tej Radzie Etyki Mediów. Czyli jak gdyby z dwóch stron, prawda? Czyli zarówno Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, jak i Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wsparło. Martwi mnie na przykład jedna rzecz, że w Polsce małe dzieci rzadko biegają w czasie mszy, rzadko się bawią, rzadko podchodzą pod schody, że młodzież została jak gdyby wygnana z kraju, znaczy zmuszona do wyjazdu. Wczoraj leciałam samolotem, to tak jedna trzecia pasażerów to była wiek 9 minus, czyli 9-latki to były takie najstarsze, a tak były 5-latki, 6-latki, 2-latki. No i jest to smutne, ponieważ to, co myśmy walczyli w 80 roku, gdzie wydawało się, że niepodległość Polski jest tuż na wyciągnięcie ręki, i to myśmy wiedzieli. Dopiero teraz się okazuje, jak wychodzą dokumenty. Władimir Bukowski jako pierwszy pokazał, że stanu wojennego wcale nie powinno być, ponieważ nie było dyskusji, wejdą czy nie wejdą. Było jasne, że nie wejdą. Moskwa już miała konflikt w Afganistanie i stwierdzono,
wyraźnie. Polacy mają to sobie zrobić w własnym zakresie, a jak nie, to nawet Moskwa przełknie niezależne, quasi takie państwo Polska, która ewentualnie będzie wychodziła krok po kroku z systemu, ale na pewno nie będą chcieli mieć kolejnego konfliktu. I na to są dokumenty, tych dokumentów jest coraz więcej pokazywanych, więc prawdą było to, co powiedział Kiszczak na takiej odprawie w Pradze ministrów spraw wewnętrznych, że stan wojenny wprowadzono po to, żeby wymienić elity w Solidarności. Tych niekonstruktywnych podmienić na konstruktywnych. Mówię to na podstawie informacji, krótkiej informacji, która pojawiła się na wystawie Stasi, która odbyła się w Katowicach w 2001 roku. Był tam zamieszczony dokładnie cytat z wypowiedzi Kiszczaka, który zachował się w dokumentach Stasi. No po prostu minister spraw wewnętrznych Niemiec złożył raport. Tych informacji o zachowaniu naszych władz jest dość dużo. Jeśli nawet w Polsce ktoś schował do szuflady albo rzucił kąt i jeszcze IPN nie pokazał dokumentów, to te dokumenty są w innych archiwach, na przykład w Stasi. Mało kto wie o tym, że wszystkie dokumenty esbeckie były robione w trzech kopiach. Czyli na przykład jak ktoś mieszkał w Katowicach, to jedna kopia była w Katowicach, jedna w Warszawie, a ostatnia kopia szła do Moskwy. W związku z tym nie można mówić, że tym Volkswagenom można przebaczyć, wybaczyć, zapomnijmy. Owszem, można byłoby puścić to w niepamięć czy przebaczyć, ale pod warunkiem jednym, że ta osoba się ujawni, powie okoliczności, w jakich został agentem, co mniej więcej robił. Przeprosi, no, byłem słabym człowiekiem, byłem głupim człowiekiem, byłem młodym człowiekiem, wszystko jedno co, wystraszyłem się, bo mi grozili, ale tego robić już nie będę, bo wtedy ta osoba nie jest szantażowana. Po prostu to jest dla ich dobra. Ujawnienie agentury jest dla ich dobra. To jest tak, jak ktoś szantażuje małżonka, że tam z jakąś dziewczyną, prawda, się gdzieś spotykał. Jeśli ten facet podda się szantażowi, no to jest po prostu stracony. Bo szantażysta będzie chciał coraz więcej. A jeśli ten człowiek przyjdzie i powie małżonce, no wiesz, no było źle, to skończy się to tam awanturą, albo 15-minutową, albo kilkudniową i się skończy, prawda? I ci małżonkowie będą normalnie mogli funkcjonować. I tak samo jest w państwie. Osoby, które współpracowały z bezpieką, dla ich dobra powinny się po prostu przyznać, oczyścić i dać sobie spokój z szantażami. Poza tym nikt nie każe tym ludziom akurat kandydować na stanowiska decyzyjne, czyli być posłami, ministrami, prawda? Jeśli ktoś był lekarzem, złamał się, niech będzie lekarzem, prawda? Niech inżynierem będzie, niech pracuje w swoim zawodzie, a nie pcha się, bo w momencie, kiedy on się pcha na stanowisko, no to jest pytanie, po co on to robi, prawda? Po co on to robi? Może jemu ktoś każe. No proszę Państwa, to co się stało po 90 roku, rozwalenie całego przemysłu z premedytacją na rozkaz, ponieważ Polska miała zostać krajem taniej siły roboczej, bez przemysłu. Nie było to podyktowane tym, że gałąź jakaś przemysłu jest rentowna lub nie. Nikt się nad tym nie zastanawiał, tylko należało je likwidować. Były wrogie przejęcia, czyli inwestor strategiczny, Państwo jeszcze przed wyjazdem na pewno znacie te słowa, inwestor strategiczny, który miał zainwestować, kupił firmę,
po czym ją zamknął, bo zlikwidował sobie konkurencję. Tak się stało z hurtą Beldon, która przygotowywała stopy stali narzędziowej, najlepszej w świecie. Huta już nie istnieje. Cukrownie wykańczano w ten sposób, że cukier kupowano po złotówce w hipermarketach. Cena produkcji cukru wynosiła 1,23 zł za kilogram, a kazano sprzedawać po 1,50 zł. I tak krok po kroku dezorganizowano państwo. To, co Macierewicz powiedział, że z wszystkich, że do czasu, prawda, kiedy on to podał, wszyscy ministrowie spraw zagranicznych z wyjątkiem jednego byli agentami bezpieki. Więc polityka zagraniczna państwa była, nie była prowadzona. A z kolei powiem państwu, że chyba w 1983 roku byłam na jakimś takim spotkaniu w podziemiu z kolegami jeszcze z opozycji znanych mi z 70-tych lat. No i tak przy piwęku rozmawialiśmy i ja mówię, że no ja przypuszczam, że no, z 8-7 lat i to wszystko pęknie. Że zakładam 10 lat ukrywania się maksimum. No bo czy jeszcze będę chciała po prostu normalnie pracować, normalnie żyć, no to najwyższy będę miała 35-36 lat, jak to się skończy. Ja mówię, ach, co ty opowiadasz, przecież jest Związek Radziecki, to się nie zmieni i tak dalej. I ja mówię, no jak to? No tak, Związek Radziecki przeszkadza, to trzeba rozwalić Związek Radziecki. No i tak się stało, że Związek Radziecki zaczął pierestrojkę. A Polsce ci się udało w 18 roku, jak rewolucja była, prawda? Czyli Rosja od 17 roku przechodziła konwulsję. No i wtedy się udało Polsce wyjść na niepodległość. I tak samo Związek Radziecki w 87 roku wypuścił wszystkich więźniów politycznych, ponieważ zaczął pierestrojkę. Pierestrojka miała polegać głównie na tym, żeby legitymacje partyjne zamienić na akty własności i zapisy odpowiednie w księgach wieczystych. Bo wtedy można przekazywać, nie, wnukom. A jak się ma tylko legitymację partyjną, no to albo ten następny będzie w partii, albo nie, albo się dochrapie jakiegoś stanowiska, albo nie. No więc to zaczęto robić w Rosji w 1972 roku. Z ramienia Kremla robiła to Łubianka, więc KGB. I przyspieszyło to bardzo w latach 80. Wszystkie kraje demoludów dostały rozkaz robienia pierestrojek w swoich państwach również. W 87 roku, tak jak wspomniałem, wypuszczono wszystkich więźniów politycznych w całym Związku Radzieckim. Mieli oni napisać tam, że ze względów zdrowotnych proszą uprzejmie władze o wypuszczenie. Nie zrobiło to trzech, bo byli oporni, powiedzieli, że oni tylko mogą niczego pisać nie będą. I w związku z tym przymusowo w 1988 roku w pierwszych dwóch miesiącach ich z tych łagrów po prostu wyrzucono. A w 1987 roku jeszcze aresztowano w Polsce, przecież Kornela Morawieckiego aresztowano w listopadzie 87, a Andrzeja Kołodzieja aresztowano w styczniu 88. I wtedy już po ich aresztowaniach ja stanęłam na czele całej organizacji Solidarność Walczyńca, byłam szefem komitetu wykonawczego. Więc tu pokazuje, jaka różnica była, prawda? No i jak to się tak pierestrojka zaczynała, to Piotr Chlebowicz, który miał rodzinę w Grodnie, zresztą Piotr Chlebowicz jest jednym z trzech współautorów tego albumu o Gruzji. On mówi, słuchaj Jadwika, trzeba by chyba powołać jakiś wydział albo coś, no trzeba zacząć pracować na wschodzie, ja tam jeżdżę do tych krewnych, wożę literaturę religijną i literaturę polską.
No, ale tam by trzeba było jakoś tak mocniej. No i faktycznie w 1988 roku powstał autonomiczny Wydział Wschodni i zaczęliśmy pracować mocno. Przyjeżdżali do nas opozycjoniści, ludzie, których opozycjoniści wskazali na szkolenie. Uczyliśmy wszystkiego, druku, radia, montowania radia, czyli wszystkiego tego, co w konspiracji w podziemiu Polska już się nauczyła. Pomagała nam finansowo w zakupie sprzętu. Irena Lasota z Waszyngtonu, szefowa Instytutu Demokracji Europy Wschodniej. No i jak myśmy trafiali do tych opozycjonistów, że żadnej wpadki nigdy nie było. Po prostu na Litwie, Litwę w ogóle traktowaliśmy jako taką swoją bazę główną, Wilną. Na Litwie nawiązaliśmy kontakt z Ligą Wolności Litwy, to oczywiście Piotr Klebowicz to zrobił. I tam szefem był Antanas Terleckas, czyli Antoni Terlecki, który spędził w łagrach i w syłkach w sumie 20 kilka lat. I każdy przekaz naszych kontaktów do innych republik, a od Kazachstanu do Estonii, pracowaliśmy we wszystkich republikach Związku Radzieckiego, następował przez łagierników. Czyli jeśli o gościu, na przykład z Ukrainy, który siedział w łagrach, dobrze mówi i Gruzin, i Estończyk, to znaczy jest to porządny człowiek, bo nie każdy w łagrze do końca był porządnym człowiekiem. No i w ten sposób właśnie pomagaliśmy Gruzinom, pomagaliśmy Łopotyszom, no w każdej republice prawie. Co było w tym istotne, że zawsze historia daje 5 minut i albo się z tej szansy skorzysta, albo się to Boże wskazanie paluchem, zróbcie coś, bo macie szansę, zrobi, albo nie. Ludzie wolną wolę mają i tak samo mają wolną wolę narody. Niektóre prześpią, niektóre nie prześpią. Irena Lasota, zresztą tutaj w tej pozycji, która jest w kilku językach pisana, ale wszystkie teksty są tłumaczone na język polski, ona napisała, że ona była zawsze zdziwiona, jak to się stało, że 5 albo 7 ludzi potrafiło zrobić rewolucję w całym Związku Radzieckim, a to było bardzo proste. Jak Litwini napisali akt niepodległości, on został natychmiast przetłumaczony i rozesłany po republikach wszystkich. Jeździliśmy od republiki do republiki, czasem spaliśmy w pociągach, w samolotach i w każdej republice szkoliliśmy, zakładaliśmy partie, pomagaliśmy no, w podstawowych rzeczach, czyli jak prowadzić zebranie, jak deklaracje, jak impasować głosowanie. Proszę Państwa, to było tak jak w Polsce. Wiedzy mieli tylko komuniści, bo oni byli w partii, oni ćwiczyli. A cały naród miał być durny i miał słuchać. I nie miał prawa po prostu niektórych rzeczy się uczyć. No i w ten sposób po prostu myśmy tą zarazę niepodległościową rozwlekli po całym Związku Radzieckim. Jak to się stało, że poszło to tak bardzo szybko? Znaczy Jelcyn z Sobczakiem, z merem Leningradu wykombinowali, że z Polakami można by zrobić konferencję praw człowieka. Zbigniew Romaszewski zgodził się na trzecią konferencję, która się miała odbyć w Wilnie. No ale właśnie Wilno się nie zgodziło, bo Wilno jeszcze było bardzo w komuszych łapach. Natomiast Leningrad się zgodził, bo tak jak powiedziałem, Sobczak, mer Leningradu, dogadał się z Jelcynem, merem Moskwy, że on go będzie wspierał. No i myśmy na tę konferencję pojechali. Wtedy mi zdjęto list gończy, bo zacząłem się starać na paszport. Pojechałem i bardzo słabym
rosyjskim, bo ja zwykle znam język niemiecki, ale rosyjski zdążyłem, że zapomniałem, bo 9 lat w szkole uczyli. Zaczęłam mówić i powiedziałam takie słowa, że one są odnotowane w grach politycznych pani Szydła, nawet zapomniałam, teraz ktoś mi właśnie przypomniał, że to jest odnotowane. Powiedziałam, że prawem człowieka jest również prawo do życia w niepodległym państwie. Każdy naród ma do tego prawo, żeby po prostu odzyskać utraconą niepodległość. No, to był wtedy szok straszny, bo na terytorium Związku Radzieckiego takie słowa oficjalnie padły pierwszy raz od wielu, wielu lat. I wtedy posypały się zaproszenia do kolejnych republik, jeździliśmy. I wycofaliśmy się z tej pracy na wschodzie w 1992 roku, ponieważ stwierdziłem, że ja jako Hedwiga Chmielowska nie mam prawa prowadzić polityki wschodniej państwa, że jest przecież już demokratycznie wybrany w Sejm w pełni, że jest demokratycznie wybrany prezydent, więc ja nie mogę zastępować MSZ-u, służb specjalnych Polski i jeszcze paru innych instytucji i prowadzić polityki według mojego widzimisię, prawda, bo ja mogę się mylić. No i wtedy przestałem, wróciłem do Polski, no i zaczęło się w niektórych państwach bardzo źle, ponieważ Polska nie była zainteresowana w ogóle prowadzeniem polityki wschodniej. A myśmy wiedzieli, że państwo polskie może się utrzymać tylko wtedy, jeśli Moskwa będzie najsłabsza i jeśli my zaczniemy współpracować od Estonii do Rosji. Bo tylko te państwa wiedzą, na czym polega moskiewski imperializm. I jest nas wystarczająco dużo, prawda? Bo to arytmetyka. Jak Ukraińców policzymy, 50 milionów, nas powiedzmy 40 milionów z grubsza, Estończyków, Łotyszy, Kirgizów, Kazachów, to jest nas prawie 200 milionów razem, prawda? Czyli my już stanowimy jakąś przeciwwagę. A wiadomo było, że Berlin też będzie chciał destabilizacji Polski, wpływać jakoś na sytuację w Polsce. I to mamy teraz. W 90 roku od razu powstał ruch Autonomii Śląska. Powstawały też różne fundacje, stowarzyszenia quasi na Autonomii Śląska. Powstał Związek Ludności Narodowości Śląskiej. I to jest kontynuacja XIX-wiecznej polityki, że osłabić polski żywioł można w ten sposób, żeby się wmawiać Ślązakom, że oni są narodem innym. Robiły to stowarzyszenia, które były pod kontrolą Karla Spikera, szefa wywiadu niemieckiego MSZ-u w 18 roku. Tak jak państwo widzą, wszystko jest to powiązane. Jest niebezpieczeństwo takie, że Tusk w 92 roku do Kaszubu mówił, że powinni stworzyć państwo nawet z własną walutą, wojskiem, czyli jakimiś strukturami autonomicznego bytu, a w tej chwili na Śląsku PO weszło w koalicję z Ruchem Autonomii Śląska i wicemarszałkiem czy członkiem zarządu województwa jest szef Ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik, który wprost mówi, że on w Polsce nic nie przysięgał i że było ciekawie, dano mu pion, czyli on nadzoruje pion edukacji i kultury. Całe siedlisko Rasiu jest na Uniwersytecie Śląskim. Jest tam paru profesorów, zwłaszcza profesor historii, który edukuje odpowiednio. Jest to bardzo smutne, ponieważ państwo polskie, niepodległość państwa polskiego jest w tej chwili zagrożona jak nigdy.
ludzie myślą, a jakoś to będzie. Naród polski, ja uważam, że jest bardzo mądry, bardzo sprawny. Został oszukany w 1989 roku. Wtedy były strajki na środku bardzo silne w sierpniu. Przyjeżdżał Lech Wałęsa gasić te strajki i Ślązacy podwieźli jemu taczkę. Powiedzieli, spadaj. No ale potem ludziom jednak mówiono, że wy nie róbcie nic, siedźcie przed telewizorem, oglądajcie, a my tu za was wszystko zrobimy. I najpierw była Magdalenka, gdzie przy Gorzale, specjalnie w ten sposób, przy wódzi wstrętnie chlano z Kiszczakiem i ustalano, jaka ma być Polska. I robił to nie tylko Michnik, ale wielu ludzi z pierwszych stronkarstw. I oni tam siedzieli i poszukiwali. A Polsce się mówiło, że Magdalenka to bzdura, to wymysł oszołomów. Tchmielowska bredzi. Po 9-letnim ukrywaniu się dostała bzika, a gwiazda w Gdańsku, gwiazda zawistni. I dlatego on takie rzeczy mówi, bo on zazdrości Wałęsie. A jak Walentynowicz też to pokazywała, to mówię, no a to infantylna starsza pani. Przecież z nas zrobiono wszystkich wariatów, żeby Ludek Polski siedział przed telewizorem, nic nie robił, tylko patrzył, jak ta niepodległość sama się rodzi, jak Gieremek wszystkim kręci. I naród został oszukany, ponieważ przekaz szedł jednorodny z wielu środowisk. Radio Wolna Europa, szefem Radia Wolna Europa był TW Zapalniczka. Nagłaśniała Wolna Europa kogo? Michnika. Była informacja, Michnik dostał katarek, Michnik złamał pazur. A to, że nasi koledzy byli w więzieniach katowani, nie mówiono w ogóle, bo i po co? Po co nagłaśniać nazwiska inne, nie? Był sztandar. Wybrano parę osób do nagłaśniania, a reszta na niebyt skazana przez zamilczenie. Przecież kogoś, kogo w mediach nie ma, ten nie istnieje. W związku z tym odpowiednio spreparowano ludzi. Nie chciano w to wierzyć. Na Śląsku były manifestacje Związku Młodzieży Walczącej. Solidarność Walcząca protestowała, Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość, Polska Partia Niepodległościowa, więc było tych nurtów wiele, którzy krzyczeli, słuchajcie, ludzie was oszukują. Nie musi być 35-procentowego wyboru, nie musi być demokracja 35-procentowa, bo jeśli coś jest 35-procentowa prawda jest zawsze fałszem. I to jest kwiatek do kożucha. No ale twierdzono, że jednak nie. No i ludzie dali się wtedy oszukać. No i od tego czasu trwa kołomyja. Węgrzy, Czesi poczekali parę miesięcy i jesienią już w ich krajach odbyły się wybory w pełni demokratyczne. A u nas przy okrągłym stole dogadali się oficerowie prowadzący ze swoją agenturą. Oczywiście jak wszędzie była wystarczająca ilość pożytecznych idiotów, którzy uważali, że no, oni są mądrzejsi, że to trzeba się tak z komunistami dogadać. No i w tej chwili społeczeństwo oszukane już nie wierzy. Nie wierzy politykom. Politycy robią karuzele partii, czyli jeden osobnik zalicza 4 i 5, lub 5 partii, on tak krąży, nie? Raz jest posłem z PiS-u, raz z PO, raz z ZHN-u, raz z czegoś tam, więc sobie tak krążą, prawda? Raz w SLD, potem z PO,
No i ludzie wiedzą, że oni nie są w stanie zrobić nic. I jeszcze jedna rzecz, którą wmawia się nam, że elity nie ma, prawda? Że polska elita została wymordowana w Katyniu, a teraz się mówi, że polska elita została wymordowana w Smoleńsku. No i jest to prawda, ale nie cała. No przecież nikt mi nie powie, że w 35-milionowym narodzie, który jest w tej chwili w kraju, bo reszta gdzieś się pałęta za chlebem po świecie, że jest 100 ludzi tylko z inteligencji, prawda? Tych ludzi jest, liderów jest znacznie więcej, ale po prostu są zagłuszeni, no bo pokazuje się innych, prawda? Czyli wmawia się ludziom, że tej inteligencji nie ma, więc nie ma tych przywódców. W związku z tym nie ma po co szukać, jeśli tych wszystkich ludzi już fizycznie nie ma. I proszę Państwa, jedyna szansa to jest właśnie niezależny przekaz mediów, czyli mediów niezależnych, które spowodują, że społeczeństwo zacznie się samo organizować. Czyli tak jak Gwiazda, jak Andrzej Gwiazda twierdzi, że trzeba, jak się człowiek zgubi, a wyraźnie się Polska pogubiła, to trzeba wrócić po swoich śladach. Nie? Trzeba po prostu zacząć szukać miejsca, w którym zgubiliśmy się. I takim rogiem, który faktycznie był olbrzymi i pal do czegoś rozsądnego, to była Solidarność w 2010 roku, czyli masowy ruch ludzi, którzy potrafili się poorganizować. I w tej chwili najważniejsza jest samoorganizacja społeczeństwa, tak żeby zaczęli do rad miejskich, do rad gminnych, na sołtysa, na wójta, wybierać ludzi, których znają, którzy są osobami wiarygodnymi i takimi, których trzeba namawiać. Bo jeśli ktoś przychodzi sam i mówi, ja tak bardzo chcę być wójtem, albo ja tak bardzo chcę być ministrem, albo prezydentem, to trzeba uważać, bo albo psychopata, albo chce mieć jakąś korzyść z tego, prawda? A każdy normalny człowiek, który wie, co go czeka, czyli ile czasu będzie musiał na to poświęcić, że będzie miał mniej czasu dla rodziny, swoich hobby, nie wiem, do wielu rzeczy, którymi on się zajmował i poza tym, który będzie wiedział, jaka odpowiedzialność jego, znaczy po prostu jak wielką będzie ponosił odpowiedzialność. To takie osoby nie chcą kandydować, i trzeba namawiać. I tylko takie osoby należy gdziekolwiek po prostu promować, bo no inaczej mamy klęskę. I to by chyba było wszystko z takich głównych spraw. Prawie wszystko, bo jeszcze... Prawie wszystko. Powiedziała Pani o RAŚ, to jest taki nurtujący nas temat, ale jeszcze jeden skrót mi przychodzi do głowy, też taki na czasie, czyli ACTA. Jak Pani widzi, jak Pani ocenia tę sytuację, która zaistniała w kraju w związku z tą sprawą? No, arogancka władzy, jak zwykle, czyli bez konsultacji z kimkolwiek, rząd podpisał, znaczy chciał podpisać w ostatniej chwili, młodzi ludzie się zbuntowali, wyszli na ulicę. Z aktami jest tak, że to nie chodzi tylko o sam internet. A zresztą no, w internecie myśmy tę walkę jakoś wygrali, ale ACTA to jest również ochrona wartości intelektualnych wszystkich. I tutaj zwrócili uwagę przeciwnicy żywności modyfikowanej genetycznie, czyli GMO. I to w pewien sposób się wiąże, bo no wszyscy myślą tak, zieloni, GMO, no to pewnie zdrowa żywność, sklepy zdrową żywnością i tak dalej. To nie chodzi o to. Wielkie koncerny przygotowały nasiona, które są
obwarowany licencjami. I na przykład, jeśli ktoś obsieje tymi nasionami pole, to w przyszłym roku on nie może swoim zbożem w kolejnych pól poobsiewać, tylko on musi wykupić licencję. Bo jeśli złapią, że on tam ileś procent nawet ma tego ziarna zmodyfikowanego, płaci straszne kary. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że zboże pyli, prawda? Czyli pyłki lecą 5 km, 20 km i zboże się przepyla. I można każdemu poudowadniać, że przecież ty masz, nie wiem, 20% czy 15% zboża zmodyfikowanego, płacisz karę. Nikt nie czyści urządzeń do siewu. W związku z tym też część nasion może się genetycznie zmodyfikowany wysiać. Była w Polsce taka sytuacja, że Skandynawowie chcieli kupić naszą kukurydzę i okazało się, że 4% było zmodyfikowane, a nikt na pewno nie wysiewał specjalnie ziarna zmodyfikowanego. Ale to jest dopiero pierwszy krok. Drugi krok to jest taki, że już te koncerny, znaczy jeden z tych koncernów, przygotował zboże, które jeszcze nie jest w obrocie, zboże, które nie kiełkuje. Czyli jeśli my zbierzemy plon, to z tych ziaren zebranych nie wykiełkuje kolejne pokolenie. Czyli jest to zagrożenie żywnościowe świata w ogóle. Mówi się tyle na temat kryzysu, że banki, że niechybione, po prostu, że chybione kredyty i tak dalej. Nikt nie mówi o tym, jaka była praprzyczyna. Wyprowadzenie produkcji, większości produkcji do Chin. Przecież do Chin i na Daleki Wschód poszła cała produkcja. Nawet polskie firmy wysyłają swoje produkcje do Chin, a tutaj jest po prostu końcówka pracy plus sprzedaż. I robotnicy, którzy mieli pewną pracę w dobrym koncernie, brali kredyty, bo nie bali się redukcji. Jeśli firmę zamknięto na terenie np. Stanów Zjednoczonych, a produkcja poszła do Chin, budowali potęgę Chin, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że może ten produkt jest od 5 dolarów tańszy, ale robotnika amerykańskiego, który stracił pracę, już nie stać na ten produkt. I tu się zamknęło koło. Po prostu nie ma myślenia propaństwowego, nie ma myślenia takiego, jak kiedyś było, że zakłada się jakąś fabrykę, czy robi się biznes po to, żebym i ja utrzymał swoją rodzinę, ale żebym dał pracę innym. Po prostu nie ma tego, jest zysk. Nie ma takiego myślenia prospołecznego, prawda? I walka z Kościołem. Walka z Kościołem jest po to, żeby całkowicie panować nad umysłami ludzi. Żeby teraz tworzy się nowego człowieka, tak jak człowieka radzieckiego, w tej chwili tworzy się człowieka konsumenta. Czyli człowiek ma pracować, wziąć kredyt, żeby się bał cokolwiek nawet odszczeknąć firmie, bo przecież jak go zwolnią, to nie będzie miał z czego spłacać. Czyli staje się człowiek niewolnikiem. I ten niewolnik ma pracować, oglądać telewizję i reklamy i tak mu się podaje, co on chce kupić. I on od razu ma biec do sklepu i nabywać, prawda? I to jest taki krąg zamknięty, jest taka tendencja do odczłowieczenia. To są smutne
rzeczy w akta, no głównie młodzież zareagowała w aktach, taki pamiętam, transparent był, jest nam przykro, no spytałam się tych młodych ludzi, a oni mówią, no bo jest nam przykro wszystko, że nas ogłupiali, że schowaj babci dowód, nie? Że starzy są głupie, a my jesteśmy mądrzy, no to jest nam głupio, bośmy się śmiali wtedy, że to tak fajnie. Jest nam głupio, bo Tusk rządzi, bo miało być państwo miłości, a teraz jest państwo kneblowania, nie? No przecież my zdają sprawę z tego, że w sprawie Smoleńska jakoś dziwnie samobójstwa są. Poleciał facet, nie wiem, z 10 tysięcy kilometrów do Indii na wakacje po to, żeby popełnić tam samobójstwo. Nie? Także są tych przypadków jest mnóstwo. Więc oni też to widzą, że nie ma to żadnej polityki i miłości, że oni są oszukiwani. Jest im przykro, no, że w Polsce jest tak, jak w tej chwili jest, że młodzi ludzie za chlebem opuszczają kraj, że na przykład rozwalano jeszcze gospodarkę. Ktoś wpadł na pomysł, że należy wprowadzić jakieś dziwne wskaźniki, na przykład zatrudnienia, wzrostu płac i tak dalej. I zamiast przyjmować ludzi na etaty, czyli opłacać ZUS-y i te wszystkie inne rzeczy, wymyślili samozatrudnienie, że każdy ma opłacać najniższą składkę jako samodzielna, jednoosobowa firma. I w związku z tym do ZUS-u zaczął wpływać pieniędzy mniej. A w 60-tych latach jeszcze Gomułka zrobił skok na kasę i wszystkie pieniądze z ubezpieczeń społecznych wpłynęły do budżetu. Więc wiadomo było, że młodzi ludzie pracując płacą składkę, z której jest pokrywana emerytura starszych. No ale po co, nie? Jak można płacić najniższą? Proszę Państwa, nikt nie myśli, w ogóle w Polsce polityków jest brak. Nie myślą politycznie, nie działają politycznie, czyli rozumnie dla dobra wspólnego, prawda? To są politykierzy, którzy myślą, no jak wygrać wybory, więc oni będą gadać dowolne głupstwa, które ludzie chcą słyszeć. No bo dla nich jest ważna władza, bo on w ten sposób się dowartościowuje, kompleksy swoje leczy lub chce robić po prostu w ten sposób biznes. Nie? Więc jeśli się tego zamkniętego kręgu nie przerwie, a przerwie się go przez samą organizację, przez to, że ludzie zaczną się poznawać między sobą, wiedzieć, kto jest autentyczny, kto ma pofałszowany życiorys, kto myśli tylko o swoich sprawach. Jeśli ludzie się nie zaczną organizować, no to będzie źle. I to można się przy parafiach, w dowolnych stowarzyszeniach, kółkach, na terenie danym. Kiedyś ludzie pracowali w dużych zakładach pracy, więc znali się, nie? Rozmawiali z sobą, mieszkali od pokoleń w tej samej miejscowości, znały się dziadka, pradziadka i tak dalej. No a wtedy potem przemieszano tak strasznie ludzi, że było po prostu mniej. Dobrze, teraz bym prosił Panią jakieś takie wprowadzenie kontekstu tego filmu, żebyśmy wiedzieli co. Więc dzisiaj, proszę Państwa, był w kazaniu, był taki przykład sławnej aktorki, która chciała zostać zakonnicą. Chciała zostać zakonnicą, bo tak Pan Bóg chciał, prawda? Że ona pojechała do klasztoru no i tam już była. I tutaj też jest, film jest o zakonnicy,
która no, w tej chwili jest proces beatyfikacyjny zakończony, więc to jest sługa Boża. Ona czeka na beatyfikację. I to jest też dziewczyna pochodząca z dość zamożnego domu. Rodzice z ubożała szlachta w Wieluniu, ale mieli tartak, mieli jakieś tam warsztaty. Ona sama miała małą maturę, chciała bardzo być w klasztorze. Ona chodziła od klasztoru do klasztoru, wszyscy ją tam, wszystkie te zakonnice jakoś się pozbywały. Jej ojciec jej nie chciał, żeby ona była w zakonie. No ale w końcu stała się zakonnicą, karmelitanką w nowo założonym zakonie. Miała straszne kłopoty z ojcem, z założycielem, czyli z zakonnikiem również. I to jest film o tym, jak ludzie czasami przez głupotę, czasami przez jakieś, nie wiem, ambicje, potrafią komuś po prostu życie zatruć, w jaki sposób się jednak wzmacniać, w jaki sposób bronić się przed tym. Ale ten film jest bardzo ciężki. To jest bardzo ciężki film, to jest film filozoficzny, powstał na zamówienie zakonu, a ja spłacałam dług, ponieważ jeszcze w grudniu 1981 roku, kiedyś na mojej plebanii za długo siedziałam, przygotowaliśmy jeszcze dla strajku jakieś tam wyżywienie, transportu i różne inne rzeczy. I ksiądz mnie zupełnie przypadkowo, bo już za chwilę godzina policyjna, do tego klasztoru. I tam przyjęła mnie matka czy siostra Generoza. Okazało się, że to jest doktor literatury polskiej jeszcze z Uniwersytetu Lwowskiego i napisała o tej matce Teresie Kierociński, czyli bohaterce tych filmów, książkę. I ona tam zawarła dokumenty różne. I to jest taka właśnie rozprawa filozoficzna. Ona mi dość dużo opowiadała, bo na nim poszliśmy spać, wtedy godzina policyjna była też wcześniej, więc do 22 z minutami miałyśmy sporo czasu. No ona mi opowiadała, dała mi relikwie, ona mówiła, że to jest to właśnie patronka od rzeczy niemożliwych, od no, ludzi, którzy mają problemy. I że ona po prostu no, będzie szczegła w niej. No faktycznie mnie szczegła i nie zostałam aresztowana, więc ten film zgodziłam się dla tego klasztoru przygotować, z tym, że on jest właśnie taki bardzo wolną ma akcję, jest tak, żeby myśleć w trakcie tego filmu, na ile przykład tej matki, czy na tych kłopotów, że no, oskarża się ją o różne historie, możemy my sami wzmacniać się. I historycznie to w czasie drugim, znaczy ona w ogóle jak trafiła do Zagłębia, głód, wszy, choroby, z ludzi leczyła, te zakonnice bardzo chorowały. Potem założyła szkółkę kroju i szycia dla dziewcząt, żeby niekoniecznie musiały się prostytucją zajmować. W czasie wojny ukrywała Żydów, miała sierociniec, pomagała ślązaczkom ukrywać się tym, które miały być wywiezione na roboty. Pomagały zakonnice w dostawach leku dla więźniów w Oświęcimiu. Na powojnie UB usiłowało zlikwidować klasztor, zlikwidowało ten sierociniec, który prowadziła. No więc film jest naprawdę ciężki, trudny, ale jeśli Państwo będą chcieli go w spokoju, bo to powinno się raczej w spokoju no, oglądać, są tutaj zrobione kopie, więc w komputerku można tak na spokojnie pomyśleć. Jest bardzo wolno, idzie akcja. Film ma godzinę 15 minut. Także no z tego powodu od razu mówię, że film jest no, ciężki. Jest,
jest długi. Niektóre rzeczy są nawet dla mnie są zbyt długie. Teraz je montowała, to bym troszkę skróciła, ale wtedy też zakonnice tak chciały, też klasztor karmelitów, który mnie konsultował, też prosił, żeby to było takie właśnie spokojne, żeby się można było też pomodlić w trakcie oglądania. Jako że film ma swoją słuszną długość, taki ciężar, więc proponuję 5 minut przerwy.